Cześć. W tym wideo powiem o naciśnieniu tętniczym w ciąży. Naciśnienie tętnicze w ciąży jest najczęstszym schorzeniem kardiologicznym występującym u kobiet. Dotyczy on około 30 tysięcy kobiet w Polsce, ten problem. Rozpoznaje się go, jeśli wartość ciśnienia tętniczego przekracza granicę 140 mm słupa rtęci, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe, i 90, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe. Pomiaru należy dokonywać w odstępie co najmniej 6 godzin w warunkach podstawowych, w pozycji siedzącej lub leżącej na lewym boku. Jednak najbardziej przydatną metodą w diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego u kobiet według najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego jest całodobowe monitorowanie wartości ciśnienia tętniczego, tak zwane ABPM. Tu w ręku trzymam właśnie taki mały aparat. To badanie holterowskie jest szczególnie zalecane u kobiet z cukrzycą, upośledzoną funkcją nerek i nadciśnieniem tak zwanego wysokiego ryzyka. I wyniki z tego badania całodobowego mają większą wartość niż pomiary tradycyjne dla oceny przebiegu ciąży, przedwczesnego porodu, proteinurii czy też urodzeniowej masy dziecka. Chciałbym teraz przypomnieć, jakie są czynniki ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Jest to wiek poniżej 18 roku życia i powyżej 35 lat. Jest to pierwsza ciąża i pierwszy poród. Jest to przebycie stanu przedrzucawkowego lub rzucawki u matki lub siostry pacjentki. Jest to ciąża wielopłodowa i wielowodzie. Jest to uogólniony obrzęk płodu czy zasiak groniasty. Ale także takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze samoistne lub wtórne, schorzenia nerek czy też toczeń rumieniowaty układowy. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży według Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Towarzystwa Kardiologicznego jest podzielone na 4 typy. Pierwszy typ to nadciśnienie tętnicze istniejące wcześniej, tak zwane nadciśnienie tętnicze przewlekłe, rozpoznawane przed ciążą lub do 20 tygodnia ciąży. Drugie to takie, które rozwija się po 20 tygodniu ciąży, jest to tak zwane nadciśnienie tętnicze ciążowe. Trzecie to nadciśnienie tętnicze występujące wcześniej z nałożonym nadciśnieniem ciążowym z białkomoczem. I czwarte, nadciśnienie tętnicze niesklasyfikowane przed porodem. Tu są bardzo istotne określone terminy, dni czy tygodni, kiedy to nadciśnienie tętnicze się pojawia lub też ustępuje. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta w związku z coraz późniejszym wiekiem matek, większą opornością, większą częstością ciąż mnogich, powszechnym stosowaniem antykoncepcji doustnej, narastającą częstością nadwagi i otyłości. Ta choroba jest powikłaniem od 5 do 10% wszystkich ciąż. Powoduje zwiększenie chorobowości i śmiertelności i matek, i noworodków. Za większość negatywnych następstw nadciśnienia tętniczego odpowiedzialny jest stan przedrzucawkowy i rzucawka. U podłoża stanu przedrzucawkowego, który ma wiele mechanizmów patogenetycznych, nie będę tego ich teraz omawiał, ten obraz kliniczny bywa zróżnicowany. Stan ten częściej pojawia się u kobiet z nadciśnieniem tętniczym przewlekłym, z chorobami nerek, cukrzycą, zespołem fosfolipidowym, otyłością i w przypadku ciąży mnogiej. Rzucawka to drgawkowe stadium stanu przedrzucawkowego i zawsze w przypadku jej wystąpienia trzeba wykluczyć inne przyczyny drgawek, na przykład padaczkę, tężyczkę, guz mózgu, tężec, mocznicę czy też udar. Jednak leczenie łagodnych i umiarkowanych postaci stanu przedrzucawkowego to przede wszystkim utrzymywanie optymalnych wartości ciśnienia tętniczego przy jednoczesnym unikaniu gwałtownego obniżenia jego wartości. Leki nie powinny zmniejszać rzutu serca, wpływać rozluźniająco na naczynia krążenia maciczno-łożyskowego i nie powodować istotnych skutków ubocznych u ciężarnej, u płodu. W stanie przedrzucawkowym z łagodnie podwyższonym ciśnieniem tętniczym leki wręcz nie powinny być stosowane. Wskazaniem do leczenia jest wartość ciśnienia rozkurczowego powyżej 100 mm słupa rtęci. Trzeba pamiętać, że ciśnienie skurczowe równe lub większe niż 170 mm słupa rtęci, a rozkurczowe równe lub większe niż 110 mm słupa rtęci, to bezpośrednie zagrożenie życia matki i dziecka i wymaga hospitalizacji. Jeśli już ustalimy wskazania do farmakoterapii, a jest to zwykle przy granicy ciśnienia tętniczego 150 na 100, stosujemy najczęściej dwa leki podstawowe. Jeden to labetalol 300 do 1600 mg na dobę, drugi to metylodopa 1 gram na dobę, dawka podtrzymująca od 1 do 4 gram na dobę. Blokery kanału wapniowego tak często stosowane są lekami drugiego rzutu,
zwłaszcza nifedypina od 40 do 80 mg na dobę, ale też ferodypina czy verapamil. Zastrzeżenia wobec antagonistów wapnia dotyczą stosowania w pierwszym trymestrze ciąży ze względu na zwiększone ryzyko występowania watu płodów. Inhibitory konwertazy, i to trzeba pamiętać bezwzględnie, a także sartany są bezwzględnie przeciwwskazane ze względu na działanie teratogenne. Jak więc w praktyce leczyć nadciśnienie tętnicze, jeśli podstawowe leki nie dają efektu u kobiet w ciąży? W wybranych przypadkach można stosować także prazosynę, klonidynę oraz dihydralazynę, zwłaszcza w terapii skojarzonej w przypadku ciężkiego, przewlekłego i wywołanego ciążą nadciśnienia. Jednak także nie powinno się jej stosować w pierwszym trymestrze z uwagi na ryzyko wystąpienia zbyt małej masy urodzeniowej noworodka. Beta-blokery typu propranolol, atenolol czy metoprolol są stosowane, ale w wyjątkowych przypadkach i głównie w monoterapii nadciśnienia w stopniu lekkim. Nie powinno ich także stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Diuretyki tiazydowe nie powinny być stosowane przez kobiety ciężarne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze wrażliwe na sód oraz zaburzenia funkcji lewej komory serca. Jak więc widzimy, konieczna jest indywidualizacja leczenia i pamiętać musimy nie tylko o zdrowiu matki, ale też o utrzymaniu ciąży i zdrowiu dziecka. Na koniec kilka słów o leczeniu niefarmakologicznym nadciśnienia tętniczego w ciąży. Po pierwsze, dieta, która winna być lekkostrawna, bogata w witaminy, mikroelementy, białko i substancje odżywcze. Kobietom w ciąży nie jest zalecane ograniczenie soli w diecie, z wyjątkiem kobiet z nadciśnieniem sodowrażliwym, o czym już mówiłem. Po drugie, aktywność fizyczna, zarówno zawodowa, jak i domowa, winna być ograniczona. Po trzecie, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Po czwarte, zaleca się też długotrwały, codzienny odpoczynek w pozycji leżącej na lewym boku. Po piąte, przeciwwskazaniem w ciąży jest też zmniejszanie masy ciała. Pamiętajmy, że wybór leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w nadciśnieniu tętniczym u kobiet ciężarnych należy do lekarza. Kluczowym w takim przypadku, tak ja postępuję, gdy mam skierowywane pacjentki od pana profesora Mariusza Zimmera do leczenia nadciśnienia tętniczego w ciąży, zawsze jest stopień zaawansowania ciąży, stopień nadciśnienia tętniczego, a także obecność płodowych i matczynych czynników ryzyka. To powoduje właśnie takie zindywidualizowane podejście do każdego przypadku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.